Fikcja dzisiaj staje się narzędziem nie tylko komercyjnych zachowań, nie tylko biznesu, staje się także wielkim politycznym narzędziem. We wtorek policja zatrzymała posłów Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika na terenie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Prezydent Polski dr Andrzej Duda zgodnie z ustawą zasadniczą dawno ułaskawił polityków prawicy. Artykuł 139 Konstytucji mówi: Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Do sprawy we wtorkowym wywiadzie dla redakcji prawy.pl odniósł się prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany szóstej kadencji, dr Bogusław Rogalski. Każdy polski polityk, każdy polski sędzia powinien zgodnie z polską konstytucją przede wszystkim traktować swoje działania i decyzje, które podejmują, zgodnie z polską konstytucją. I nie ma tutaj mowy o odwoływaniu się do trybunałów unijnych, bo każdego polskiego polityka i polskiego sędziego musi obowiązywać polska konstytucja jako akt najwyższego rzędu, jeśli chodzi o stanowienie w Polsce prawa. My mamy dzisiaj większy problem, ponieważ nieuznawanie nadrzędności polskiej konstytucji, nieuznawanie ustaw, więcej, nieuznawanie prerogatyw prezydenta na przykład do ułaskawienia, wynikających wprost z Konstytucji Polskiej, do ułaskawienia posłów Kamińskiego i Wąsika. Podważanie tego prawa konstytucyjnego łaski. Dalej, twierdzenie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma kompetencje ponad polskim prawem, de facto ponad Sejmem, który ustanawia polskie prawo w imieniu narodu polskiego, jest bardzo groźne. Bo to powoduje, że w Polsce zaczyna powoli być wprowadzany system sędziokracji. Sędziokracja, czyli podejmowanie decyzji na podstawie wyroków, orzeczeń i opinii sądów i sędziów. A przypomnę, że sądy są tylko jedną z trzech władz w państwie od czasów Monteskiusza. Bo jest władza ustawodawcza, najważniejsza i najwyższa, która działa na podstawie konstytucji. Jest władza wykonawcza, no i sądownicza. Te władze mają się uzupełniać, przenikać, ale nie może być tak, że sędziowie będą w Polsce stanowić prawo. Sędziowie nie są od ustanawiania prawa. Sędziowie są od wykonywania prawa i wypełniania zapisów kodeksów karnego, cywilnego itd. Warto przypomnieć w tym kontekście preambułę polskiej ustawy zasadniczej. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego, Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji I i II Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne, z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie. A działaniom instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem. Ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy,
aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi. A poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.